Nerwowe wciskanie przycisków jak leci, czy może spokojne uczenie się i masterowanie kombosów ulubionej postaci? Bez względu na poziom swojego zaawansowania, każdy w nowym Tekkenie znajdzie coś dla siebie i będzie bawił się wyśmienicie. Dlaczego? Zapraszam do materiału. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że moja recenzja najnowszej bijatyki od Bandai Namco jest spóźniona o jakiś tydzień w porównaniu do wszystkich recenzenckich sprinterów, którzy najchętniej wydaliby swoje opinie już po kilku godzinach od premiery, ale zrobiłem to z pełną świadomością i premedytacją. Z Tekkenem bowiem, pomimo tego, iż absolutnie nie jestem graczem kompetytywnym, jestem praktycznie od samego początku. Pierwszą, a zwłaszcza drugą część sagi tłukłem przecież aż miło jeszcze na automatach w salonach arcade, dyskutując jednocześnie z rówieśnikami nie tylko na temat najlepszych taktyk przejścia gry na jednym żetonie, ale i wykłócając się z nimi, która z postaci jest najlepsza, czy też wspólnie już snując teorie spiskowe o pochodzeniu tajemniczego diabła i anioła, którzy pojawiali się na samym końcu drabinki. Jakiś czas później do Polski dotarł i ogólnoświatowy szał na PlayStation 1, a razem z nim pojawiła się również totalna miazga w postaci niezapomnianego Tekkena 3. Czwórka mnie już niestety ominęła, chociaż w sumie może to i dobrze, ale miałem jeszcze okazję pograć w Tekken Taga, kultową piątkę, czy też powkurzać się na idiotycznie wielkich bossów w szóstce, kiedy to seria po raz pierwszy trafiła na Xboxa. Aha, no i nie zapominajmy też o siódemce, która choć bardzo dobra, robiła raczej przeciętne wrażenie na samym starcie, no i umówmy się, absurdalna karta z kodem zamiast płytki w wydaniu pudełkowym również w tym nie pomagała. Jak sami widzicie, turniej żelaznej pięści ciągnie się już od bardzo dawna, zajmując honorowe miejsce na dyskach twardych zarówno konsolowców, jak i pececiarzy, którzy witają go z radością niczym starego i dobrego znajomego. Oczywistym jest, że miłośnicy bijatyk, którzy zjedli na serii zęby, wyniosą z Tekkena 8 najwięcej smaczków i niuansów z poprzednich części, jednak zarówno sama mechanika gry, jak i oś fabularna zostały zaprojektowane w ten sposób, aby każdy fan gatunku czerpał z nich tyle samo frajdy. Historia przeznaczona dla jednego gracza to powieść krótka, aczkolwiek niezwykle satysfakcjonująca. Zanim zaczniecie właściwą zabawę, polecam zresztą zaznajomić się ze wszystkimi wydarzeniami, które działy się przed ósemką, lub też w ostateczności przejrzeć przygotowane przez twórców streszczenia, których to zadaniem jest nakreślenie zarysu fabularnego trwającego od samego początku konfliktu rodu Mishima. Przyznaję, że przedstawiono je w formie ładnych stylistycznie, aczkolwiek dość ubogich w treść animacji, i nawet pomimo tego, że doskonale wiem, co działo się w tym uniwersum na przestrzeni niemal 20 lat jego istnienia, tak nie jestem do końca przekonany, czy po ich obejrzeniu połapałbym się w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Na szczęście sama fabuła Tekkena 8 to już klasa sama w sobie i osobiście podobała mi się najbardziej ze wszystkich do tej pory wydanych. Absolutnie przy tym nie zgodzę się również z częścią recenzentów, którzy jak jeden mąż w swoich filmach bądź tekstach pisanych podnoszą, jakoby przedstawiona w grze fabuła była głupia i stanowiła zaledwie pretekst do kolejnych pojedynków, tudzież stanowiła zapychacz i niepotrzebny wstęp do prawdziwej zabawy, która oczywiście musi istnieć wyłącznie w trybie multi. To pusty i wyświechtany frazes, który w dodatku powtarza się niemal przy każdym mordobiciu debiutującym na rynku. Nie wierzcie w to, bo to bzdury. Kampania nowego Tekkena być może nie jest przesadnie długa, jako że na jej przejście w luźnym tempie poświęciłem mniej niż 4 godziny, ale w zamian za to jest świetnie przemyślana i przede wszystkim stanowi fantastyczny wehikuł czasu dla fanów niezapomnianej trójki. Śmiało można bowiem stwierdzić, że nowe dzieło Namco to bezpośredni sequel Tekkena 3, jako że najmocniej błyszczą tu stare i doskonale znane postacie, takie jak King, Paul, Ho-Rang, Xiao i oczywiście powracający w roli głównej Jin, wspomagane wieloma dobrze znanymi twarzami, które pojawiały się na przestrzeni całej serii. Podczas zabawy sami twórcy zresztą wielokrotnie puszczają oczko do swoich fanów, oferując im mniejsze lub większe odniesienia do różnych części swojej sagi, jednak są to tylko drobne detale, które owszem powodują szybsze bicie serca, czy też poczucie przyjemnego ciepła nostalgii, ale nie odciągają one jednocześnie od nowej opowieści. Ta z kolei stworzona została z
prawdziwym rozmachem i na samym początku, biorąc pod uwagę nasilenie absurdalnych scen akcji, przypominała raczej Dragon Balla aniżeli Tekkena. Na szczęście trwa to zaledwie chwilę i zaraz potem tempo akcji mocno zwalnia, dzięki czemu powstaje odpowiednia przestrzeń na zapoznanie się z pozostałymi aktorami tegoż widowiska oraz rozterkami wewnętrznymi głównego bohatera, poszukującego swojego odkupienia. Po drodze nie zabrakło też sprytnie zaimplementowanego do całości standardowego turnieju Króla Żelaznej Pięści, a także bardzo miłej niespodzianki dla miłośników trybu Tekken Force z trzeciej i czwartej części cyklu. Końcówka zaś to ponownie spektakularna i piekielnie satysfakcjonująca jazda bez trzymanki, w której festiwal latających kopniaków, laserów i nieprzerwanych wymian ciosów nie pozwala graczowi nawet na odrobinę wytchnienia. Ewidentnie można tu po prostu odczuć duży wysiłek programistów, aby tym razem dostarczyć pełnoprawnej fabuły dla jednego gracza. Czasem bywa więc zabawnie, czasem epicko i poważnie, a i niekiedy smutno czy nostalgicznie. Całość sprawia zaś wrażenie dość lekkie i mocno przerysowanej w stylu anime, na co wpływ mają zastosowane standardowe dla tej formuły klisze i piękne kadry, których nie powstydziłyby się nawet pełnometrażowe filmy. Zamiast gadających głów i tony tekstu do przeczytania, otrzymaliśmy więc dużo fajnie wyreżyserowanych scenek przeplatających się naprzemiennie z elementami rozgrywki, co stanowi efektowną mieszankę utrzymującą gracza w ciągłym napięciu, aby nawet na moment nie stracił on swojej koncentracji. Nie jest to również jedyny fabularyzowany tryb offline oferowany przez Namco, jako że na dokładkę zaserwował on nam całkiem klimatyczny i rozbudowany samouczek pod nazwą Wyprawy po salonach gier, w ramach którego to przemierzamy kolejne i ładnie zaprojektowane miejscówki arcade, ucząc się nowych technik, poznając kumpli przy wspólnej grze na automatach oraz oczywiście starając się uzyskać miano największego wymiatacza w świecie Tekkena. Oczywiście te same miejscówki możemy również zwiedzić w ramach hubów udostępnionych online. Styl graficzny tegoż segmentu znacząco różni się od podstawowej wersji gry i przypomina nieco awatary z Xboxa 360. Osobiście wcale mi to nie przeszkadzało, zwłaszcza że sympatycznie wyglądające postacie można dowolnie personalizować lub też skorzystać z gotowych i ugrzecznionych modeli bohaterów występujących w grze, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to wyłącznie kwestia gustu i znajdą się osoby, którym taki styl po prostu nie przypasuje. Trzecim elementem modułu przeznaczonego dla jednego gracza zasługujący na uwagę są tak zwane epizody postaci, które to pokrótce opisują każdego z bohaterów 32-osobowego roostera w luźnym i humorystycznym tonie. To tutaj dowiemy się na przykład, że mająca ciągoty do Larsa Alisa ma tendencję do niekontrolowanych wybuchów własnej głowy za każdym razem, kiedy się zawstydzi, a wielki boss G Corporation, a zarazem wieloletni antagonista serii Kazuya, posiada ogromną garderobę, w której kolekcjonuje Adidasy. Epizody są króciutkie, przechodzi się je błyskawicznie, aczkolwiek stanowią one przyjemne rozszerzenie wiedzy o znanym uniwersum, które docenią zarówno nowicjusze, jak i starzy wyjadacze serii. Wszystkie te tryby i moduły, o których wspomniałem, mają na celu zachęcenie gracza do szlifowania swoich umiejętności, które następnie wykorzysta w starciu ze znajomym na jednej kanapie lub też odda się rozgrywce kompetytywnej w środowisku sieciowym. Tutaj już niestety fani Tekkena 3, na którym to zatrzymali swoje doświadczenia, mogą zderzyć się ze ścianą, ponieważ seria na przestrzeni lat nie tylko zyskała na dynamice i efektowności, ale i została dość mocno rozbudowana pod kątem różnych nowych technik, uników, ataków specjalnych, a nawet poruszania się po arenie. Co do zasady, zabawa nie różni się szczególnie w porównaniu do 7, 6 czy nawet 5 odsłony cyklu, jednakże poza delikatnym odświeżeniem animacji ciosów wykonywanych przez bohaterów oraz napchaniem jeszcze większej ilości efektów i rozbłysków dezorientujących mniej doświadczonych graczy, dodano też kilka nowości. Pierwszą z nich jest uproszczone sterowanie, które pod postacią kilku makr udostępnianych na liście umieszczonej w lewym dolnym rogu pozwalają mniej doświadczonym zawodnikom wykonywać bajeranckie kombosy nawet jednym przyciskiem. Mechanika ta funkcjonuje niestety zarówno solo, jak i w rankingowych meczach multiplayer, co oczywiście pozwoli na wyrównanie szans nowicjuszy w starciach z bardziej doświadczonymi użytkownikami, ale moim zdaniem nie jest to do końca uczciwe. Drugim featurem zaimplementowanym w Tekkenie 8 jest mechanika hit, która nie tylko po raz pierwszy serii dodaje drugi pasek poza tym standardowym, ale i promuje mocno agresywny styl walki. Załączyć go można na dwa różne sposoby i na przykład w uruchamianym przyciskiem RB trybie burst pasek zaczyna się powoli zużywać, natomiast system powoduje, że nasza postać na 10
10 sekund staje się mocniejsza, a jej ciosy powodują utratę zdrowia przeciwnika nawet wtedy, kiedy ten akurat blokuje. Spamując dalej atakami w taki sposób, aby rywal nie miał nawet najmniejszej okazji na kontratak, powodujemy, że pasek ten się zatrzymuje, a im większą ilość ciosów zadamy, tym dłużej będzie on się utrzymywał. Drugim sposobem na aktywację jest tak zwany Hit Engager, który uaktywnia się po wykonaniu konkretnego ciosu i powoduje, że nasza postać wykonuje hit dasha, biegnąc za swoją ofiarą, kontynuując morderczego kombosa, którego zakończyć może potężnym finisherem w postaci hit smasha. Co ciekawe, obrażenia odniesione na bloku generowane są na zasadzie chip damage, to oznacza nie mniej niż tyle, że klepiąc swojego rywala w odwecie, można regenerować swoje zdrowie. Oczywiście powróciły również najpotężniejsze ataki w formule Rage, które pozostają ostatnią deską ratunku w przypadku przytłoczenia ciosami oponenta, a żeby jeszcze bardziej podkreślić ich wyjątkowość, okraszono je specjalnymi, efektownymi animacjami. Według mnie takie rzeczy po prostu nie pasują do Tekkena i raczej rzadko z nich korzystałem, niemniej jako, że zauważalnie zbijają pasek zdrowia bohatera, na niskich rangach w trybie multi stosuje się je wręcz nagminnie. Zresztą, nawet jeśli czasem powinie nam się noga, a w kolejnych starciach zaczniemy zauważać brak jakiegokolwiek progresu, nie będzie to oznaczało, że po osiągnięciu pewnego skilla z mocniejszymi przeciwnikami czekać nas już będzie wyłącznie porażka. Pomoc w tym mają dwie nowinki, takie jak dynamiczne powtórki oraz walka z duchami. Te pierwsze pozwalają pobrać, a następnie prześledzić na spokojnie mecze, które sobie wybierzemy, by następnie sprawdzić sugerowane wskazówki, jak zachować się w danej sytuacji, aby odpowiednio skontratakować. Co ciekawe, w określonych momentach możemy nawet wejść na chwilę do akcji i własnoręcznie przećwiczyć udzielone porady, co znacznie przyspieszy opanowanie wszystkich ruchów swojej ulubionej postaci. Jeszcze fajniejsza wydaje się być natomiast opcja super walki z duchami, wedle której za sprawą sztucznej inteligencji możemy wyćwiczyć swoje wirtualne alter ego, które nie tylko będzie naśladowało nasz styl walki i sekwencje ciosów, które najchętniej wykonujemy, ale i użyje tak nabytej wiedzy do swojej ewolucji, dzięki czemu już po kilku starciach, w zależności od wytrenowania, może stać się rewelacyjnym sparring partnerem. Żeby tego było mało, wojowników sztucznej inteligencji bez problemu możemy sobie pobierać samodzielnie i nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład pograć sobie ze sklonowanym znajomym, który aktualnie jest offline, albo też skonfrontować swoje umiejętności z topowym i profesjonalnym zawodnikiem. Pewnych zmian i nowości nie ustrzegł się również roster postaci, który, jak już powiedziałem wcześniej, składa się z 32 bohaterów na start. Liczba ta jest jak najbardziej wystarczająca, a dobór wojowników odpowiednio zróżnicowany, choć ciężko mi jeszcze powiedzieć, czy równie dobrze zbalansowany. Z nowych twarzy chyba najbardziej do gustu przypadła mi tajemnicza Reyna, która poza świetnym wyglądem skrywa w sobie jeszcze ciekawy background postaci. Kompletnie nie zainteresowali mi natomiast Zucena, czyli producentka kawy i zawodniczka MMA w jednym, oraz generycznie wyglądający super szpieg Victor Chevalier. Podobne odczucia mieli zresztą chyba też inni gracze, ponieważ w starciach wieloosobowych na debiutantów trafiałem niezwykle rzadko. Co do wyglądu bohaterów, podobnie jak w przypadku awatarów, możemy je dowolnie personalizować, zmieniając ich ubiór, fryzury, kolor oczu, efekty ciosów, a nawet założyć im kromkę chleba na głowę i tarkę na plecy. Przyznam, że zawsze mnie to na swój sposób bawiło i irytowało jednocześnie, no ale cóż, istnieje i nie ma co z tym dyskutować. Marudzić nie zamierzam za to na oprawę audiowizualną, ponieważ ta jest po prostu znakomita. Każdy z bohaterów Tekkena 8 jest nie tylko świetnie zanimowany, ale i wypełniony nawet najdrobniejszymi detalami, prezentując się znakomicie na tle żywych i ślicznie wyglądających aren. Choć gra oparto na Unreal Engine 5 generacji, śmiga ona płynnie nawet na moim wiekowym już laptopie gamingowym, choć nie da się ukryć, że jeśli bliżej wam sprzętowo do wymagań minimalnych, aniżeli zalecanych, raczej nie ustrzeżecie się przed sporadycznym stutteringiem typowym dla tego silnika. Po latach zaś problemów ze środowiskiem sieciowym w końcu doczekaliśmy się również usprawnień w tym aspekcie, jako że nawet grając po Wi-Fi dość daleko od routera, większość ze swoich pojedynków udało mi się stoczyć bez wkurzających lagów, zaś kolejne walki i rewanże wgrywały się błyskawicznie. Czy oznacza to, że jest idealnie? No oczywiście, że nie, ale widać ogólny progres, w którym chyba najbardziej zaskoczyła mnie znikoma ilość zerwanych bądź też porzuconych w ostatniej chwili połączeń w trakcie zabawy. Co do kwestii audio, to tutaj jest po prostu tak samo dobrze jak zwykle, a w przeciwieństwie do siódemki, która oferowała takie cudo wyłącznie w wersji na konsolę, kontynuacja również na PC-tach pozwala na odtwarzanie, miksowanie i robienie własnych playlist ze wszystkich soundtracków na przestrzeni całej serii. Podsumowując, nowe dzieło Bandai Namco to prawdziwy strzał w dziesiątkę i rewelacyjny powrót uznanej marki po latach, która nie dość, że wytrzymała presję konkurencji w postaci nowego Mortala i Street Fightera, to jeszcze dumnie stanęła z nimi do walki o miano najlepszej bijatyki na rynku. Jak dla mnie Tekken 8 jest w tym wyścigu zdecydowanie faworytem.
faworytem, ale przede wszystkim ogromnie się cieszę, że cały gatunek bijatyk przeżywa obecnie prawdziwy renesans. A wy co myślicie o nowym turnieju Żelaznej Pięści? Dajcie mi o tym koniecznie znać w komentarzach, tymczasem ja żegnam się z wami i zapraszam was serdecznie do oglądania pozostałych materiałów na kanale. Na razie.